Wyobraźmy sobie, że pracujemy nad aplikacją, która w pewien sposób zarządza różnymi typami plików. Będziemy mieli do czynienia z plikami typu Excel, PowerPoint oraz Word Documents. Każdy plik będzie miał swoją nazwę, rozmiar i datę utworzenia. Ale dla wszystkich potrzebujemy osobnego typu, ponieważ każdy z nich będzie miał swoje własne zachowanie. Plik Excel może wygenerować raport, plik Document Word można wydrukować, a plik PowerPoint może rozpocząć prezentację. Także dodam te trzy typy do naszego programu. Najpierw utworzymy klasę dla typu Excel File. Kliknę prawym przyciskiem myszy na nasz projekt, Add Class. Nazwę tą klasę Excel File. I w tej klasie dodam kilka publicznych właściwości implementowanych automatycznie. Także public string filename, public int size i public datetime created on. A także klasa ExcelFile będzie miała metodę do generowania reportu i dla uproszczenia metoda generateReport wywoła tylko console.writeLine. Także public void generateReport console.writeLine, filename, report. Przechodząc do następnego typu, dodam klasę PowerPoint File do naszego projektu. PowerPoint File będzie miał również te trzy właściwości, czyli file name, size i created on. Także po prostu je skopiuję z pliku Excel. Poza tymi właściwościami będzie miał metodę do prezentacji. Public void present console.writeLine file name presenting. Na koniec utworzymy klasę Word Document File. Także jeszcze raz dodam nową klasę Word Document File. I podobnie jak poprzednie typy, ta klasa będzie miała również te właściwości, także wkleję je ponownie. Oprócz tego Word Document File będzie miał również metodę print, więc ją dodajmy. Public void print console.writeLine filename printing Osiągnęliśmy nasz cel, a konkretnie to, że możemy zarządzać tymi trzema rodzajami dokumentów. Dla plików Excela możemy wygenerować report, dla plików PowerPoint możemy zacząć prezentację, a dla plików typu Word Document możemy je wydrukować. Także super, ale z drugiej strony nie podoba mi się fakt, że powielamy kod w tych trzech klasach. Wszystkie typy plików mają te same właściwości. Filename, size i created on. Aby nie powielać spółdzielonego kodu, możemy skorzystać z jednego z filarów programowania obiektowego, jakim jest dziedziczenie. Dziedziczenie pozwala nam utworzyć typ bazowy, który będzie miał wspólne właściwości pomiędzy naszymi klasami, a następnie dla klas, które będą dziedziczyć z tej klasy bazowej, te właściwości będą dostępne. Także zmienię trochę nasz kod, abyśmy mogli skorzystać z dziedziczenia w C-Sharpie. Przede wszystkim potrzebujemy klasy bazowej dla tych naszych trzech typów, tak więc dodam klasę file do naszego programu. I w tym typie umieścimy cały kod, który jest współdzielony przez nasze trzy klasy. Po prostu wytnę je z klasy ExcelFile i wkleję do klasy file. Teraz ten typ zawiera wszystkie pola, które będziemy musieli dziedziczyć w konkretnej implementacji. Zaczynając od klasy ExcelFile, wskażemy, że dziedziczy ona z klasy file w następujący sposób. Klas ExcelFile
dwukropek oznaczający dzieliczenie i wskażemy tutaj typ, czyli po prostu file. W ten sposób nasza klasa ExcelFile dziedziczy po klasie file. Zróbmy to samo z następnymi klasami, czyli w klasie PowerPointFile, również dziedziczymy po klasie file. I w klasie WordDocument podobna sytuacja, czyli po prostu dziedziczymy po klasie file. W ten sposób pozbyliśmy się zduplikowanego kodu, a nasz program będzie nadal zachowywać się tak samo. W naszej głównej metodzie usunę istniejący kod i utworzę jeden obiekt typu ExcelFile i jeden obiekt typu WordDocumentFile. Najpierw utwórzmy plik Excel, czyli ExcelFile jest równy new ExcelFile. Ustawmy datę stworzenia na DateTimeNow i ustawmy nazwę tego pliku na ExcelFile. Na tym obiekcie mogę wywołać metodę generateReport. Oprócz tego utworzę jeszcze WordDocumentFile jako new WordDocumentFile. Któremu również nadam datę utworzenia i przypiszę nazwę, niech to będzie WordFile. Jak widzisz, mogliśmy bez problemu uzyskać dostęp do właściwości z klasy bazowej file. A jeśli uruchomię program, metoda generowania pliku Excel i metoda dodrukowania pliku WordDocument są wykonywane poprawnie.